chcemy kontynuować tą formę pomocy, która była w poprzedniej perspektywie finansowej. Chcielibyśmy, żeby ten trend związany z innowacjami, z badaniami, z rozwojem miał miejsce. Myślę, że też te badania i rozwój stanowią taką podstawę, taki grunt do dalszego rozwoju i firm, i całego naszego Podkarpacia. Ta perspektywa nowa będzie też z wyzwaniami związana, prawda? Firmy też muszą adaptować się do sprawy związanej z Zielonym Ładem. Chcemy oczywiście, żeby te efekty środowiskowe były uzyskiwane nie tylko w skali samorządów, nie tylko w skali infrastruktury drogowej, komunikacyjnej, ale także poprzez tą sferę gospodarczą związaną z produkcją, z firmami. To będzie miało miejsce i na to też przeznaczymy środki w nowej perspektywie finansowej. Chcemy wspierać przede wszystkim te firmy innowacyjne, ale również te firmy, które jeszcze nie charakteryzują się dużą innowacyjnością na każdym poziomie rozwoju, począwszy od prac badawczo-rozwojowych, poszukiwania tych najlepszych rozwiązań, pomysłów, ale również wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, bądź też zakupionych, kupionych na własne potrzeby. Chcemy wspierać również pracodawców w taki sposób, aby kształcić i kwalifikować pracowników do tego, aby mogli te innowacyjne technologie wdrażać w życie. Stawiamy na cyfryzację procesów produkcyjnych, tak aby ta cyfryzacja i rozwój technologii cyfrowych mogły w jeszcze większym stopniu zagościć w firmach, które dzisiaj prowadzą działalność chociażby w tradycyjny sposób. Więc to są właśnie te elementy, które chcemy wspierać od samego początku już do wdrożenia, ale to również internacjonalizacja, czyli pokazywanie tych produktów, usług tworzonych przez polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych.